Cieszę się, że mogłam właśnie pojechać na tą pierwszą część, ten taki wyjazd, obóz. Poruszaliśmy właśnie tematy dyskryminacji kobiet, roli w społeczeństwie. Dosyć nowy temat dla mnie. Chodzę do szkoły, gdzie raczej duża część to są mężczyźni, więc ogólnie takie tematy nie są zbytnio poruszane. Bardzo podobała mi się właśnie inicjatywa nasza. Robiłyśmy zdjęcia z koleżankami. Trwało to dosyć długo, ale efekt końcowy naprawdę podoba mi się. Przedstawiałyśmy to w szkole. Wszyscy chwalili właśnie, mówili, że bardzo im się podoba. Cieszę się i dziękuję wszystkim za właśnie możliwość udziału w tym. Jestem w czarodziejskim miejscu, gdzie realizuje się czarodziejski program, a tak naprawdę zrealizował się Dziewczęcy Łącznik. To program, który wspiera dziewczyny w granicach 15-18 roku życia. I myślę sobie, że takie są programy bardzo ważne w dzisiejszych czasach. XXI wiek to dobry czas, żeby kobiety na równi z mężczyznami, mężczyźni z kobietami szli pod ramię, bo przecież do szczęścia tak naprawdę trzeba kobiety i mężczyzny. I dzisiaj jest to nie tylko modny temat, ale ważny temat społeczny, żebyśmy my, kobiety, były traktowane tak samo w każdym zakresie jak mężczyźni. Wtedy świat będzie lepszy, żyć nam się będzie lepiej i generalnie więcej będzie pozytywnej energii wokół.